Pomelo Health Podcast to cykl spotkań z ekspertami z różnych dziedzin. Rozmawiamy na tematy zdrowego stylu życia. Sponsorem podcastu jest catering Pomelo. Rozmawiamy o tym, co jeść podczas postu przerywanego, a co pić. Bo i teraz nie chodzi mi o to w oknie żywieniowym i myślę, że temat tego, że kawa z cukrem i z mlekiem jest posiłkiem, gdzieś tam już dawno został przerobiony, a jak nie, to jasno komunikujemy, że kawa z mlekiem i cukrem ma kalorie i może być posiłkiem. Natomiast co poza tym oknem żywieniowym, co powinniśmy pić? Wiesz co, no to wodę przede wszystkim. Woda jest, powinna być naszym podstawowym płynem, tak? Co, jakby na to nie spojrzeć. Ale jeśli jesteśmy poza oknem żywieniowym, to możemy w zasadzie pić wszystko, co nie ma kalorii i to nie będzie miało większego znaczenia na przebieg tego postu. I tutaj ja wiem, że są osoby, które argumentują, że na przykład jeśli wypijemy kawę, to może dojść do wyrzutu glikogenu z wątroby i to nam zaburza post. I jakby te wszystkie magiczne rzeczy, które mają się dziać w czasie postu, to one przestają się dziać, bo wypiliśmy kawę. Tylko ja uważam, że to w poście nigdy o to nie chodziło i to jest właśnie takie przypisywanie mu magicznych właściwości, że ten okres bez jedzenia jest jakoś wyjątkowo ważny i on coś nam specjalnie daje. Więc na przykład właśnie wypicie kawy nie jest problemem. Drugi argument też jest taki, że na przykład jeśli wypijemy, nie wiem, kolę zero, to dojdzie do wyrzutu insuliny, co też będzie niedobre dla tego stanu postu, w którym jesteśmy i na przykład zablokuje spalanie tkanki tłuszczowej, więc też nie powinniśmy takiej coli wypijać. Natomiast o ile właśnie oczywiście kola zero nie jest jakimś prozdrowotnym napojem, choć z drugiej strony na przykład może tłumić apetyt i to na poście czasem się przydaje, to nie obserwujemy wyrzutów insuliny po tego typu produktach i ten efekt też byłby inny niż często ludzie argumentują. Więc ja uważam, że po prostu spokojnie możemy pić wszystko, co nie ma kalorii. Oczywiście kawa z mlekiem i cukrem ma kalorii i to może mieć ich całkiem sporo i to nie jest dobry pomysł, ale wszystko inne będzie tutaj jak najbardziej w porządku. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zobacz nasze inne filmy o podobnej tematyce. Kliknij w polecany film.